Czołem przyjaciele, dalsze przygody psychiatryka. Co wam mogę powiedzieć, to, że miałem dużo szczęścia, bo lekarz prowadzący, który mnie prowadzi, rozmawia biegle w języku angielskim i polskim, także super. Dzisiaj spotkałem go przy wejściu, bo zamówiłem sobie kanapkę z Takeawaya. No i mówię mu, że ja tu mogę już jeść cały miesiąc, mogę nie wychodzić. On się tylko zaśmiał, ale powiedział, no tam pan jest w dobrym stanie, to pana wypuścimy wcześniej, no ale szczerze mi na tym nie zależy. Pokój swój jednoosobowy mam sprzątany codziennie. Przychodzi do mnie sprzątaczka i mówi, że wchodzi do pokoju i będzie sprzątać mój pokój. Także w pokoju ładnie pachnie, podłoga, wszystko jest zmywane zapachowo, także cytrynko czy czymś tam zapach. Ogólnie jestem zadowolony. No i się zaczekał, teraz znamy, słuchajcie, to są wakacje. Aha, i co wam jeszcze powiem? Te sprawy tak się bardzo szybko potoczyły, że wczoraj dali mi asystenta, zamówili dla mnie taksówkę, zapłacili, zawieźli do domu z asystentem, byłem we własnej chacie, ogarnąłem tam temat, wziąłem to, co mi potrzebne, zamówili taksówkę z powrotną i wróciłem z asystentem z powrotem do szpitala. Oczywiście wszystko za darmo, za free, nie płaciłem za taksy, nie płaciłem za nic. Wszystko to pokrywał szpital. No, także widzicie, jak to jest, kiedy się kurczę zaczynają interesować człowiekiem i nie pokrywają sobie z nim. Także wtedy jest naprawdę dobrze. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.